Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy instalować Ubuntu Linuxa, oczywiście Ubuntu 20.04, który waży 2,52 GB. Oczywiście na VirtualBoxie. Otwieramy oczywiście wirtualną, mamy Windowsa, wersję VirtualBoxa, maszynę wirtualną. Poprzedni odcinek, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Otwórzmy Ubuntu. Oczywiście 0.4, 20.04, nam się to zmienia. Klikamy RAM 4 GB. Otworzyjmy, chyba że nam nie podziała. To wtedy możemy sobie zwiększyć do tylu 8 GB, później mamy 25 albo nie 50 najlepiej. Tworzymy takie coś, właśnie maszynę wirtualną do Ubuntu. Mamy pamięć, oczywiście dajemy wersję Ubuntu desktop. No, 50 czy inaczej. Tu robimy floppy, odznaczamy, tutaj robimy. I uruchamiamy maszynę wirtualną. Wybieramy dysk 2004. Otwala nam się maszyna wirtualna z Ubuntu 2004. I oczywiście nam tu check-in disk robi. Normalnie by tu nam wyskoczyło, że pulpit i instalacja, ale tu musi sprawdzić dysk, czy nie ma jakichś errorów. Kręci nam się Ubuntu 20.04. W 19.10 to jest inaczej. Ta instalacja wygląda. Oczywiście, jeżeli zainstalujemy na maszynie wirtualnej Ubuntu 19.10, to już instalatorze, jeżeli ponownimy tam próbę ponownego uruchomienia maszyny wirtualnej, to wtedy nas poprosi system o aktualizację do właśnie tej najnowszej wersji Ubuntu. Maszyna damy ten i mamy install. Mamy 23 maj 19, że tak powiem, 10. To jest ten sam wygląd instalacji. Tu niczym się tak naprawdę nie zmienia w instalacji. Instalujemy. Teraz instalujemy polski. On jest szerszy od 19.10, bo jak tu mamy to zewnętrzne, to mamy te języki, tu jest tylko do połowy. Nie mamy właśnie opcji wstecz albo następny. 20.04 mamy taką opcję. Klikamy następny. Instalację normalną. Pobieramy aktualizację podczas instalowania Ubuntu. Możemy sobie to oznaczyć, jeżeli chcemy jakby pobierać aktualizację podczas instalacji, ale w tym przypadku my skorzystamy z takiej opcji. Wyczyszczenie dysku, tak jest, ponieważ nie mamy, to jest maszyna wirtualna, nie mamy dysku. Lokalizację mamy Warszaw, Warszawę. No i później mamy tutaj imię i nazwisko użytkownika. My tu wpiszemy oczywiście test. Testy. I hasło jest standardowe. Automatyczne logowanie, bo tu nam nie potrzebuje. I kończy kopiowanie plików. Instalacja tak naprawdę trwa.
później się jakby ponownie uruchomił, no, będziemy mieć cały ekran. Będziecie mieć, co się dzieje w danej chwili w instalacji systemu Ubuntu, Linux Ubuntu 20.04 LTS. O tak podaje producent. I co, taka słuszna uwaga, przy pierwszym jakby instalacji Ubuntu, czyli tworzenia maszyny wirtualnej i jakby naciśnięcia start i wybiorę oczywiście wyboru pliku dysku, czyli obrazu inaczej, może Wam wyskoczyć błąd w postaci takiej, że może tam pisać, że macie wyłączoną wirtualizację. Pewnie zapytacie, jak tą wirtualizację włączyć. Kiedy uruchamiamy komputer, nasz, nie maszynę wirtualną, tylko komputer, jaki mamy, warto wejść do BIOS-u naszego. I możemy w tym przypadku kliknąć albo Delete, albo F12, jeżeli ktoś ma. To zależy od właśnie płyty głównej, jaką macie. Jeżeli już jesteśmy w BIOSie, klikamy Advance i tam schodzimy do takiej nazwy jak Intel Virtualization. Wtedy musimy to zdisablate na end. No, rozumiecie. Kiedy to jakby zapiszemy, komputer nam się automatycznie zapisze tą opcję. Wychodzimy z BIOS-u. W zasadzie jak zapiszemy, to samo wychodzi z BIOS-u. Zrestartuje komputer i dopiero możemy działać, że tak powiem, z instalacją systemu. Oczywiście Ubuntu, Linux Ubuntu 20.04 LTS. Ta instalacja nie powinna zbyt długo nam to zajmować.
Was prosi, żebyśmy uruchomili ponownie kontakt czy wirtualną. Klikamy uruchom ponownie. Maszyna nam się jakby w ten sposób nie uruchomiła ponownie, tylko system nam się uruchomił ponownie. Oczywiście klikamy Enter, żeby zastanowić się. I czekamy dalej z instrukcjami, jakie podejmie system Ubuntu 20.04 LTS, oczywiście Linux. No i mamy naszego świeżutkiego system postawiony już. Pominmy. Oczywiście dalej. Tu już system ma akurat informacje. Klikamy dalej. Prywatność, tak naprawdę ustalenie położenia nie potrzebujemy. Tu mamy oczywiście Skype'a, Spotify'a, wszystkie programy, jakie są na przykład w Windowsie. Mamy folder test, mamy kosz, tu gdzieś była aktualizacja, czyli wyświetlamy programy. Później klikamy aktualizację. Szuka aktualizacja, jeżeli ma. Oprogramowanie zostało zaktualizowane od czasu wydania Ubuntu 20.04. Możemy zaktualizować teraz. Nie instalujemy tak naprawdę. Oczywiście musimy podać hasło. Bez tego nie rusz, że tak powiem. Możemy włączyć sobie, co nam się w tej chwili pobiera tu. Tak naprawdę. To się jakby aktualizuje. Nieważne, że jak instalujemy Windowsa, czy właśnie wersję Linuxa, Ubuntu, albo któregokolwiek Linuxa z daną wersją, to musimy pamiętać zawsze, ale to zawsze, musimy zawsze aktualizować nasze systemy, jak i Macowe, jak i Linuxowe, jak i nawet Windowsowe. Możemy, jak mamy to właśnie, tu mamy odpowiednie, możemy sobie schować. Wtedy mamy taki malutki programik. Tu mamy software Ubuntu właśnie. Mamy pomoc, jeżeli będziemy chcieli się dowiedzieć, jakie są na przykład komendy linuxowe, czy też to. Mamy
LibreOffice, czyli takiego prawie OpenOffice'a. Mamy Rhythmboxa, czyli muzykę, w Windowsie to się nazywa. Mamy pliki, mamy pocztę, mamy Firefoxa. Teraz poprosi nas o ponowne znowu uruchomienie komputera, czyli inaczej wirtualna. I jak się nam to wszystko zaktualizuje, to mamy już świeży, postawiony Linux Ubuntu 20.04 na naszym VirtualBoxie. Jest postawiony świeży, nowy, nowiusieńki Linux Ubuntu 20.04. Jedyne co, to możemy tu na XXL kliknąć albo wyłączyć komputer z poziomu naszego systemu. Wyłączamy komputer i lampa maszyna zgaśnie i wtedy wracamy do VirtualBoxa. Jeżeli Ci się spodobał, drogi widzu, taki materiał, instalacja Ubuntu na Linux Ubuntu 20.04 na VirtualBoxie, nie zapomnij zostawić łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, bo będą na pewno takie materiały często, na przykład z montażu komputera, który nie wiem kiedy jeszcze wejdzie, ale na pewno wejdzie na mój kanał. Także zasubskrybuj ten kanał, żeby właśnie nie ominąć takich materiałów. Ja byłem Jakubok z 2017, do Was mówiłem, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i oczywiście elubęc.